Witajcie kochani, tu Polka w Niemczech. Zobaczcie, znowu na polu. I wiecie co? Ostatnio czytałam w komentarzach, uważaj na tym polu, bo pewnie tu jest niebezpiecznie. Ale słuchajcie, tutaj naprawdę nic nie ma. Koniki, których też nie ma teraz tutaj, bo widocznie gdzie indziej, w innych zagrodach są. Ale powiem wam szczerze, ja to miejsce bardzo dobrze znam i czuję się tu fantastycznie. I mogę spędzić tutaj naprawdę wiele czasu i mogłabym cały jeden dzień nawet spędzić i wcale bym się nie nudziła, bo jest tu doprawdy fajnie. Nie dość, że właśnie jest las dookoła, to są tutaj te pola, no i widok też na konie. Akurat tu nie ma, ale tam dalej są stajnie, także one tam są. I oczywiście, mało tego, tutaj jest taki zapach odpowiedni. Taki właśnie od koni. No i często też tutaj jeżdżą, także często też spotykam. Słuchajcie, dzisiaj chciałabym z wami pogadać na temat języka. Bo ktoś mi napisał pod filmikiem, czy żyje mi się trudno, nie znając języka. Słuchajcie, ja żyję w Niemczech, mieszkam w Niemczech już 6 lat i pewnie mogłabym lepiej znać język niż go znam. I pewnie by też tak było, gdyby sytuacja moja była troszkę inna, to pewnie właśnie by tak było, że znałabym dużo lepiej niż znam go. Ale słuchajcie, ja nie mogę narzekać na swój język, że znam go jakby słabiej, czy znam go nie dość dobrze, dlatego że nauka języka niemieckiego to jest proces. To jest naprawdę proces. I jedni uczą się go szybciej. Ja już kiedyś to o tym właśnie mówiłam, że jedni uczą się szybciej języków, drudzy uczą się wolniej języków. Też dużo zależy od nas, ile my wkładu w tą naukę języka dajemy od siebie. Ale słuchajcie, jeżeli ktoś mieszka 6 lat w Niemczech, tak jak ja, no to nie jest możliwe, żeby on nie znał tego języka. Dlatego, że gdziekolwiek byśmy się nie udali, no to ja potrzebuję ten niemiecki jednak i potrzebuję cokolwiek, żeby się dogadać. Chciałabym go na pewno znać dużo lepiej niż go znam, bo robię dużo błędów i chciałabym go znać perfekcyjnie. Nie znam perfekcyjnie języka niemieckiego, ale każdego dnia się uczę i każdego dnia poznaję coś nowego. I ja się wcale tego nie wstydzę, słuchajcie. I muszę wam powiedzieć, że na dzień dzisiejszy, tak jak znam ten swój język niemiecki, to ja jestem w stanie się dogadać tam, gdzie potrzebuję pójść, to ja jestem w stanie się dogadać. A słuchajcie, to, czego nie wiem, to ja zawsze mogę w języku angielskim się dogadać. Także oczywiście, jeżeli ktoś nie zna tego języka niemieckiego i przyjeżdża do Niemiec, no to ja wam nie będę czarować, że będzie łatwo tym osobom, bo nie będzie łatwo. I naprawdę trzeba się uczyć. I dlatego sama też się każdego dnia uczę. Czytam każdego dnia książki, gazety, oglądam telewizję, słucham radia, rozmawiam z sąsiadami. W innych miejscach, do których chodzę, to też muszę używać język niemiecki, więc ten język niemiecki cały czas się przewija. Słuchajcie, to nie da rady. To tak jak wy byście mieszkali w Polsce i byście nie używali języka polskiego. No to jest w ogóle no, niemożliwe. Jeżeli mieszkacie w danym kraju, no to tak czy inaczej, no musicie używać ten język, bo nie da rady inaczej. Także nie wiem, być może są takie osoby, które żyją po 6 lat i nie znają języka danego kraju. Nie wiem, co autor miał na myśli, pisząc taki komentarz, bo właśnie pod którymś z filmików dostałam taki komentarz, jak mi się żyje, czy żyje mi się ciężko, nie znając języka w Niemczech.
No, więc ja wam nie mogę odpowiedzieć na ten komentarz w sposób taki, czy żyje mi się ciężko, nie znając języka, no bo ja znam ten język, nie znam go perfekcyjnie, ale znam w stopniu komunikatywnym, że ja się mogę dogadać z osobami i potrafię też pisać po niemiecku, czytać po niemiecku też potrafię, także na pewno jestem na wyższym poziomie, co nie jedna osoba, która chodziła na kurs, więc kurs języka niemieckiego w Polsce. Także ja tutaj sobie nie mogę nic zarzucić. Ale słuchajcie, ja będę cały czas was namawiać, uczcie się języków, bo to jest naprawdę ważne. No i zobaczcie, jak konik ładnie idzie w tamtą stronę. Mówiłam wam, że tutaj jest pełno koników i pełno jeźdźców. No i zobaczcie, już musiałam zdjąć kurtkę, bo jest tak gorąco. Chcę jeszcze wam troszkę nagrać cokolwiek, ale już niestety nie mogłam w tej kurtce wytrzymać. Słońce tutaj świeci i jest naprawdę fajna, fajna pogoda, taka prawdziwa wiosna. Także słuchajcie, jeżeli zamierzacie przyjechać do Niemiec, no to oczywiście no w tych dzisiejszych czasach, to na pewno jakiś język znacie. W Polsce chyba większy taki nacisk nałożony jest na język angielski. Przynajmniej w tych szkołach, gdzie ja mieszkałam, to tam w większości był angielski, ale też był niemiecki. Więc jeżeli jesteście młodymi osobami, które kończą teraz jakieś tam szkoły, studia i tak dalej, to z pewnością angielski znacie, być może nawet niemiecki coś tam też liznęliście. Więc dla was w ogóle jest łatwiej teraz, jeżeli byście chcieli przyjechać do Niemiec, to łatwiej jest takim osobom podjąć tutaj pracę, no bo znają już cokolwiek z języka niemieckiego i znają też i znają, przeważnie znają język angielski. Także jeżeli w ogóle zamierzacie wyjechać do jakiegoś kraju, no to warto poznać jednak ten język, bo oczywiście telewizja i tak dalej, prasa, no to wszystko, co byście chcieli się dowiedzieć, no to jest w języku danego kraju, no więc wiadomo, że żyje nam się łatwiej, kiedy mamy ten wspólny mianownik, a tutaj w Niemczech wspólnym mianownikiem jest przede wszystkim język danego kraju, czyli niemiecki. Dlatego ja też staram się ćwiczyć każdego dnia cokolwiek, żeby jednak znać ten język i żeby być lepsza w tym języku i żeby lepiej się komunikować z sąsiadami, z ludźmi, gdziekolwiek bym nie poszła, to żebym potrafiła o wszystko się zapytać i zrozumieć. Także warto, naprawdę warto uczyć się języków. Ona patrzy na tego kota. Tam jest. Ale zaraz nie przyjdzie tutaj. Taki tak. On bardzo cicho jest. Zobaczyła go. Zobaczyła kota. No i teraz troszkę inna scenaria u mnie na tarasie. Ale chciałabym wam jeszcze troszkę dograć odnośnie znajomości języka niemieckiego. Bo tak jak wam wcześniej powiedziałam, to nie jest możliwe, jeżeli osoba mieszka już jakiś czas poza granicami swojego kraju, mieszka w jakimś innym państwie, to ona cokolwiek musi znać, bo siłą rzeczy jest zmuszona do tego, żeby się nauczyć. Warunki ją do tego zmuszają. Także to jest raz. Ale nawet jeżeli
nie warunki, to wydaje mi się, że ogólnie rzecz biorąc, jeżeli się wyjeżdża do obcego kraju, to powinniśmy znać dany język. Jednym to przychodzi szybciej, jednym to przychodzi dłużej. Jedni się potrafią bardzo szybko zaklimatyzować, drudzy dłużej, potrzebują więcej na to czasu. Także jesteśmy różnymi ludźmi, różnie się uczymy, w różnym wieku też wyjeżdżamy. To też jest różnica, bo jeżeli jest młoda osoba, która wyjechała za granicę, to ta osoba naprawdę szybciej się nauczy danego języka, ona szybciej też wchłonie tą kulturę obcego kraju i tak dalej. Więc takiej osobie zdecydowanie inaczej się żyje, a inaczej się żyje osobie, która już mieszkała i żyła, pracowała w swoim ojczystym kraju i później wyjechała już w takim dojrzałym wieku, tak jak w moim przypadku. I ta osoba ma rodzinę, więc mając rodzinę i będąc już osobą właśnie taką dojrzałą, to wiadomo, że ciężej jest skupić się tylko na nauce języka, bo trzeba zająć się dziećmi, trzeba się zająć domem, trzeba się zająć sprawami różnymi, które dotykają rodzinę, więc to też nie jest takie proste, żeby tylko usiąść i skupić się na nauce języka niemieckiego, ale tak jak Wam powiedziałam wcześniej, mieszkając w obcym państwie, tak jak ja mieszkam w Niemczech, nie jest możliwe, żebyśmy nie umieli po 6 latach, tak jak ja mieszkam, języka w stopniu komunikatywnym, bo ja nie mówię, nie jestem na nie wiadomo jakim tam poziomie i oczywiście mógłby być pewnie dużo lepszy ten poziom, ale jest jaki jest. Ja się uczę w dalszym ciągu na tyle, na ile mogę i to jest ważne, żeby każdego dnia jednak czegoś nowego się uczyć i szukać sobie możliwości takich, żeby ta nauka jakoś tam postępowała. No. I tyle, słuchajcie. Myślę, że dość wyczerpująco odpowiedziałam na ten komentarz, na to pytanie. I no i tyle. I słuchajcie, cieszę się w ogóle, że przychodzicie do mnie. Mamy dzisiaj piękną pogodę. I za tydzień już jest Wielkanoc. Mam nadzieję, że też spotkamy się u mnie na kanale. Przychodźcie koniecznie. Na pewno będą jakieś ciekawe filmiki. I zapraszam Was serdecznie. Przychodźcie, piszcie komentarze i bądźcie tutaj ze mną. Ja naprawdę się cieszę, kiedy przychodzicie, piszecie, lajkujecie. Zapraszam Was serdecznie do siebie na kanał. A póki co żegnam się z Wami. Oczywiście zostawiam Wam, zobaczcie to piękne, nie wiem czy widzicie, słońce, bo tam po prostu to słońce bardzo świeci. Zresztą ja jestem w krótkim rękawku, bo jest tak gorąco. Nawet ubrałam sobie okulary, bo nie, po prostu nie mogłabym patrzeć. Po prostu nic bym nie widziała, dlatego sobie ubrałam okulary. No i w każdym bądź razie przychodźcie do mnie i ja Wam zostawiam to słoneczko. Życzę Wam dobrego dnia. I do zobaczenia w następnym filmiku. Pa, pa!